Nauczyciele Bielskiej Szkoły Rzemiosł zaproponowali swoim uczniom Dni Zdrowia, których celem było propagowanie zdrowego stylu życia. Wszystko po to, aby przebywająca w szkolnych murach młodzież była nie tylko dobrze wyedukowana, ale także zdrowa. Bo przecież, jak wiadomo, najważniejsze, abyśmy zdrowi byli, a w zdrowym ciele zdrowy duch. Stąd w trakcie Dni Zdrowia uczniowie Bielskiej Szkoły Rzemiosł mogli nie tylko zapoznać się z zasadami zdrowego odżywiania, czy posłuchać pogadanek na temat szkodliwości palenia, ale także, a może nawet przede wszystkim, posmakować zdrowego jedzenia oraz wziąć udział w turnieju tenisa stołowego. Rozpoczęliśmy inauguracyjną już wczoraj akademią, taką prozdrowotną, gdzie przedstawiliśmy takie porady na jesienną melancholię, rady na temat zdrowego stylu życia. Zaznaczyliśmy również, że sport czy ruch ma ogromny wpływ nie tylko na kondycję fizyczną, ale także psychiczną. Jednocześnie zaproponowaliśmy, jak radzić sobie ze stresem. Szkoła to często też jakieś sytuacje stresowe dla uczniów. Dzisiejszy dzień to degustacja, zapoznanie się, jak prawidłowo powinien być skomponowany drugie śniadanie. Każda klasa pod opieką nauczycieli przychodzi na przedstawioną prezentację, degustuje to śniadanie. Przygotowali uczniowie klas gastronomicznych, a smakowali uczniowie kształcący się w innych zawodach jak fryzjer, mechanik, elektromechanik. Punktem kulminacyjnym Dni Zdrowia w Bielskiej Szkole Rzemiosł było odsłonięcie graffiti przedstawiającego dwie strony życia. Zdrową i tę zdrowiu szkodzącą. Mural wykonał uczeń szkoły kształcący się w zawodzie lakiernika. W czasie wolnym od nauki doskonalący swoje umiejętności artystyczne w sztuce graffiti. Maluję 2 lata, 3, a tak na ścianach to przez rok. No i pomysł taki, że pan z WF-u podszedł i się spytał o projekt, zrobiłem, się spodobało, dyrektor się zgodził, no i wyszło. Tu jest życie zdrowe czy zatrute, wybór należy do ciebie, czyli albo żyjemy zdrowo, albo tak jak tam toksycznie i w ogóle jak palimy, to idziemy do piekła. Młodemu artyście w podziękowaniu za wykonanie dzieła dyrektor szkoły Marek Koźmiński wręczył pamiątkową piłkę. Dzięki temu młody artysta będzie mógł rozwijać się w innym, równie dobrze wpływającym na zdrowie kierunku, jakim niewątpliwie jest piłka nożna. Mam nadzieję, że jakiś procent dotrze tego tutaj, co zrobiliśmy, co jeszcze robimy w tym tygodniu, do uczniów. Bardziej to bym przypuszczam, że to zdrowe odżywianie, natomiast szkoły borykają się właśnie tutaj z tym paleniem papierosów przez uczniów i z tym też staramy się walczyć. W związku z tym powstało to graffiti, które będzie przemawiało do uczniów wychodzących tutaj na plac i próbujących tam wykonywać te rzeczy niepożądane. Miejmy nadzieję, że umieszczone na szkolnej ścianie barwne graffiti będzie pozytywnie oddziaływało na uczniów, szczególnie tych, którzy przerwę między lekcjami zamiast na spożycie zdrowego drugiego śniadania próbują wykorzystać na oddawanie się niezdrowemu zwyczajowi palenia.